Grad, powódź, susza, przymrozki wiosenne i ujemne skutki przezimowania. OC Rolnika – ubezpieczenie upraw, maszyn i hodowli zwierząt. Cuk Ubezpieczenia – Sępólno-Krajeńskie, Plac Wolności 11. Sprawdź nas!
nam niezmiernie miło w imieniu całej klasy powitać Was w piękny, zimowy wieczór na naszym balu studniówkowym. Mamy nadzieję, że będzie to niezwykły bal, który oświadomi nas o tym, że już wkrótce przekroczymy symboliczny próg dojrzałości. Pragniemy odnaleźć tam swoje właściwe miejsce. Niebywałość tego wieczoru sprawia, że wszyscy czujemy się wzruszeni. Każdy z nas pamięta moment, w którym po raz pierwszy przekroczyliśmy próg szkolnych murów. Szybko minęły wspólne 3 lata. Za dokładnie 101 dni przystąpimy do pierwszego i jakże ważnego w naszym życiu egzaminu, zwanego egzaminem dojrzałości. Przed nami matura. Już dziś jednak nadeszła ta magiczna chwila. Moment w życiu każdego z nas, w którym przepraszamy za nasze przewinienia i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Razem przeżyliśmy tak wiele. Studniówka to taki wieczór, który skłania do chwili refleksji i każe rozejrzeć się wokół i zapytać, dzięki komu tu jesteśmy. To właśnie teraz pragniemy na Wasze ręce, szanowna dyrekcjo, kochani nauczyciele, złożyć słowa gorących podziękować za wszystko. Za ciepły uśmiech, tak bardzo potrzebny w chwilach zwątpienia, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazaliście. To dzięki Wam poznaliśmy tajemnice, zmienialiśmy swoje poglądy i zapatrywania na otaczający świat. Dojrzewaliśmy. Pragniemy złożyć ukłon w stronę naszej wychowawczyni, pani profesor Gabrieli Przybyłce, która nigdy nie traciła sił, by przemawiać nam do rozumu, do rozsądku, który w młodzieńczym życiu gdzieś ginie. Przyznajemy, byliśmy jednością niesforną, dlatego też mocno chcemy przeprosić za popełnione błędy i podziękować za wyrozumiałość. Serdecznie dziękujemy wszystkim. Nie byłoby nas tutaj, w tej szkole, gdyby nie nasi rodzice. Im również w tym uroczystym dniu pragniemy podziękować za to, że się przez cały czas nami opiekowali, podtrzymywali na duchu w chwilach słabości, przygotowywali do życia. Coś się kiedyś zaczyna i coś się gdzieś kończy. Taka jest kolej rzeczy i taki jest jej porządek. Fragment naszej drogi życiowej związany z tą szkołą, z tym liceum, powoli, nieoboganie dobiega końca. Chcemy, by były to miłe wspomnienia. Dzisiejszy wieczór niewątpliwie będzie jednym z nich. Dzisiaj zapomnimy wszyscy, że za 101 dni czeka nas trudna matura. To jest jeszcze przed nami. Dzisiaj jednak, już tutaj, zdajemy inny egzamin dojrzałości. Egzamin umiejętności zabawy w miłej, serdecznej i kulturalnej atmosferze. Niech ta studniówka dostarczy nam wszystkim tutaj zgromadzonym wielu wspaniałych wrażeń. Życzymy miłej zabawy. Drogie moje kochane uczennice, drodzy uczniowie, szanowna pani profesor, wychowawczyni tej klasy, szanowna pani profesor, nauczycielka języka angielskiego, drodzy rodzice, szanowni zaproszeni goście, tajemniczy park, klimatyczny pałac. W nim piękna sala balowa, doskonałe kreacje pań, eleganckie garnitury panów. Tak może zaczynać się baśń o pięknej królewnie i jej rycerzu na białym koniu, ale też tak zaczyna się nasza studniówka. Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Sępolnie Krajeńskim. Studniówka, moi drodzy, to bal wyjątkowy. Jedyny w swoim rodzaju. Na pewno troszeczkę zaczarowany i trochę magiczny. Bo to dzisiaj przy najstarszym naszym tańcu narodowym, tradycyjnym polonezie, wskazówki szkolnego zegara na chwileczkę się zatrzymują po to, aby zacząć odmierzać dla Was, moi drodzy, nowy okres w Waszym życiu.
kończy się niestety beztroska młodość. Zaczyna się dojrzałość i dorosłość. Nie martwcie się jednak. Na tą okoliczność nasza znakomita noblistka Wisława Szymborska powiedziała: każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Piszcie, kochani, swoją księgę zdarzeń z wielką satysfakcją. Piszcie swoją księgę zdarzeń z wielką radością życia. Niech się spełniają wasze marzenia. Realizujcie swoje plany i zamierzenia. Bądźcie szczęśliwi. Dzisiaj radośnie, z uśmiechem, bawcie się do białego rana. Bal studniówkowy 2020 ogłaszam otwarty. Zapraszam gorąco wszystkich na poczęstunek. Już niedługo widzimy się tradycyjnie w tanecie na parkiecie.